Przemyśl już przed wiekami słynął z licznych targowisk i jarmarków, dlatego też prezydent miasta, chcąc powrócić do tradycji, organizuje na staromiejskim rynku w dniach od 15 do 17 grudnia świąteczny jarmark bożonarodzeniowy. Przemyski rynek mienić się będzie ferią kolorów, zapachów i dźwięków, zapowiadających zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Jest mi ogromnie miło już dziś zaprosić wszystkich mieszkańców Przemyśla i okolic, a także goszczących u nas turystów na świąteczny jarmark bożonarodzeniowy. Na straganach będzie można znaleźć dekoracje i stroiki, szopki, bombki choinkowe, wyroby rękodzielnicze, biżuterię, szkło, choinki oraz wiele innych. Nie zabraknie również świątecznych przysmaków, pierogów, uszek, domowych ciast, ciasteczek, wędlin, serów, miodów i grzańców. Jarmarkowi towarzyszyć będą warsztaty, konkursy dla dzieci, degustacje i koncerty. Na jednym z nich w niedzielny wieczór 17 grudnia wystąpi finalista programu Mam Talent, kapela Ciupaga. Nazywam się Jaromir Barański i będzie mi niezmiernie miło spotkać się z Państwem na Przemyskim Rynku już w piątek, 15 grudnia. Do zobaczenia!